sponsorem programu są Militaria.pl. Witam serdecznie na kolejnym wywiadzie na kanale WarNews.pl, a dziś moim i Państwa gościem, przyjaciel naszego kanału, podpułkownik rezerwy Maciej Korowaj. Witam Cię serdecznie, Maćku. Witam serdecznie Państwa, witam moich przyjaciół. W osobie Mateusza. No, oczywiście, no, ale Maćku, cała ekipa WarNews, przecież nas tam trochę siedzi, przynajmniej chłopaki, których gorąco pozdrawiam, odpowiadające za nowy projekt, o stronę. Maćku, chciałbym dzisiaj z Tobą porozmawiać o tekście i nitce, z którą wielką ciekawością czytałem zarówno na Twitterze, jak i na portalu Defense24 o operacji Aurora, ale zanim zadam Ci pytanie właśnie w kontekście broni nuklearnej, którą mam wrażenie, że Rosja coraz bardziej gra, zapytam Cię krótko o skomentowanie słów ministra obrony Federacji Rosyjskiej, który powiedział, że do końca roku planowane jest utworzenie 2 nowych armii, 30 formacji, w tym 14 dywizji i 16 brygad. Z czego to wynika? Dlaczego Rosjanie decydują się na utworzenie kolejnych jednostek? No to wynika z tego, że Rosja przechodzi, to znaczy przeszła już dawno na prowadzenie politykę metodą wojenną. Będzie tą politykę prowadziła poprzez tą projekcję siły, projekcję strachu. O tym wielokrotnie, Mateusz, rozmawialiśmy w różnych kontekstach i tutaj u Ciebie i też i prywatnie, że ta rosyjska polityka to już będzie tą polityką prowadzoną właśnie metodami militarnymi, ale nie tylko. Przede wszystkim siła militarna ma być tym jednym z tych filarów prowadzenia, osiągania przez Rosję celów politycznych. To jest po pierwsze. Po drugie, do tego potrzebny jest potencjał. Rosja zdaje sobie sprawę, że żeby mieć ten potencjał, musi rozwinąć swoje siły zbrojne. Wiele brygad istniejących będzie rozwijanych do nowych do dywizji, czyli będą po prostu powiększane, więc te ilości, które tu są wspominane przy Szojgu, trzeba po nie to, że będą dodatkowe do tych jednostek, chociaż mogą powstać nowe dywizje, ale w większości będą rozwijane albo przeformowane jednostki, które już obecnie istnieją. Tą taką nowością jest powstanie 2 armii pancernych, tylko jeszcze nie powiedział dokładnie gdzie. Jest wskazywany Leningradzki Okręg Wojskowy, bo tu trzeba przypomnieć naszym oglądającym, że od 22 lutego powstały 2 okręgi wojskowe nowe. Leningradzki, i to jest nazwa taka historyczna, a chodzi o okręg, który gdzieś mieści się pomiędzy tym dawnym północnym okręgiem wojskowym a zachodnim, i powstał Moskiewski Okręg Wojskowy. W zasadzie wrócono do tych starych czasów, kiedy one już kiedyś istniały. I tutaj powstaje taka luka, ponieważ ten Leningradzki posiada 1 armię i 2 korpusy obecnie, a Moskiewski posiada 2 armie i 1 korpus, więc najprawdopodobniej będzie chodziło o wzmocnienie tych 2 korpusów, które jeden, ten leningradzki, odpowiada za tą północną część Europy, łącznie z krajami bałtyckimi, natomiast moskiewski tutaj ten kierunek, powiedzmy, od wschodniej Ukrainy, czyli tutaj zachodniej części Rosji, i Białoruś, czyli będzie też tworzył tak zwane regionalne zgrupowanie wojsk. Więc tutaj te wzmocnienia przewiduję, że gdzieś w tych rejonach, chociaż nie wykluczam też wzmocnienie Centralnego Okręgu Wojskowego, który powstaje, ale też Rosja zamierza tam też podzielić ten okręg na jeszcze jeden, więc tam mogą też powstać formacje. Na razie z taką nową formacją w Centralnym Okręgu Wojskowym jest bodajże 25. Armia, która jeszcze nie weszła do działań bojowych, ale jest tam tworzona, więc tych armii już w zasadzie troszeczkę powstało, bo powstała 18. Armia na Półwyspie tutaj Krymskim i tutaj na Zaporożu, ta 25. Są 2 korpusy nowe powstały, które można powiedzieć już funkcjonują od zeszłego roku. Także te 2 armie, które są
wskazane przez Szojgu, no prawdopodobnie będą tutaj też powstawały w tym roku, bo takie dwie armie są w stanie wystawić. Maćku, to przejdźmy zatem sprawnie do głównego tematu naszej dzisiejszej rozmowy. Zgodzisz się, że takie przepychanki dotyczące właśnie broni nuklearnej między szeroko pojętym Zachodem a Rosją możemy zaobserwować? One się gdzieś tam pojawiają. Niedawno przecież informacja o przekazaniu kilkaset miliardów dolarów przez Stany Zjednoczone na modernizację swojego potencjału nuklearnego. No ale właśnie, twój tekst, Operacja Aurora. O czym jest ten tekst? O czym my dyskutujemy w kontekście broni nuklearnej, którą dysponujemy? Federacja Rosyjska. Przede wszystkim mój tekst w trzech częściach, który został opublikowany na łamach Defense 24, z którymi współpracuję i też pozdrawiam, miał na celu pokazanie potencjału nuklearnego Federacji Rosyjskiej. Bazowałem to na danych rosyjskich dotyczących tego, jak oni widzą użycie tej broni atomowej, natomiast skrosowałem te informacje z danymi zachodnimi, głównie amerykańskimi, gdzie instytuty i różne ośrodki badawcze w ramach wymiany informacji, jeszcze jak istniał START, pomiędzy, czyli możliwość wymiany informacji pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Rosją dotyczący pokazywania swoich środków rażenia, postarałem się zbadać, ile może być tych rakiet, głowic gotowych, łącznie z decyzjami rosyjskimi, które były komunikowane, które jednostki wchodzą do użycia i jak, i jakie są ćwiczenia były w ostatnim dziesięcioleciu z bronią atomową, bo nie chodzi o wybuchy broni atomowej, ale o ćwiczenie jednostek, które pułki wchodziły w dyżury i takie różne. I takie różne, wszystkie związane działalności rosyjskie z bronią atomową. Biorąc to wszystko razem, spróbowałem zrobić z tego analizę, ile posiadają i jak to mogą wykorzystać, i biorąc pod uwagę ich doktrynę, gdzie mogliby to pod względem takim konfrontacyjnym z NATO, z Europą, gdzie mogliby tą broń użyć i w jaki sposób. I tam to wszystko wyliczyłem. I teraz na tą drugą część twojego pytania odpowiadając, jak to widzę, no tam jest parę czynników. Wymieniając tą całą broń atomową, która jest dosyć duża, wskazuje, że tak naprawdę Rosja potrzebuje, żeby zniszczyć cele, które są w Stanach Zjednoczonych głównie, to potrzebuje około 1040 głowic, żeby zaatakować cele w Stanach Zjednoczonych. Ale to jest przy założeniu, że całkowicie jest zbierność obrony rakietowej i jedna głowica na jeden ważny cel, który by zdekapitował możliwości Stanów Zjednoczonych do prowadzenia działań nuklearnych w stosunku do Federacji Rosyjskiej. Z tym, że Rosja w tej chwili ma w salwie jednej może wystrzelić, żeby tych wszystkich środków, łącznie z okrętami podwodnymi, łącznie z samolotami, łącznie z wyrzutniami rakiet, licząc bronią taktyczną i bronią strategiczną, w jednej salwie może wystrzelić mniej więcej w około 2500 głowic, czyli to daje około 1,7 głowicy na cel. I to nie jest ilość, która by dała radę się przebić przez systemy antyrakietowe Stanów Zjednoczonych, Europy Zachodniej. Trzeba przypomnieć, że Amerykanie w ostatniej dekadzie mocno rozbudowali swoje systemy antyrakietowe, szczególnie strategiczne, jeżeli chodzi o zagrożenie na przykład z Korei Północnej albo z Iranu. Tutaj pod tym względem Stany Zjednoczone rozwijały swoje możliwości antyrakietowe, jeżeli chodzi o takie rakiety strategiczne. I to Rosjanie przeliczyli sobie, jakie Amerykanie mogą mieć rzeczywiste lub koncepcyjne możliwości, i powoduje to, że potrzebują tych głowic mniej więcej 1,6 do 1,10 na cel, żeby w ogóle mówić o jakiejkolwiek możliwości pokonania Stanów Zjednoczonych. Zresztą Stany Zjednoczone podobne mają przelicznik w stosunku do celów rosyjskich, z tym, że
tamte uderzenia, na przykład Amerykanie nie stosują tylko i wyłącznie uderzeń atomowych, nuklearnych przede wszystkim, nuklearnych przeciwko celom takim, ale Amerykanie mają na tak dużą technologię, że potrafią zniszczyć potencjał rosyjskiej broni atomowej też konwencjonalnymi uderzeniami precyzyjnymi, więc tam jest hybryda uderzeń nuklearnych i tych konwencjonalnych i Rosjanie zdają sobie sprawę, że mogło zostać, mają większe prawdopodobieństwo dekapitacji swoich możliwości takim hybrydowym atakiem niż Stany Zjednoczone. To tyle, jeżeli chodzi o kwestie strategicznego użycia, czyli tego Armagedonu czy broni atomowej. Rosjanie zdają sobie sprawę, że nie mogą tego zrobić, licząc na sukces w takiej wymianie nuklearnej. Amerykanie mają tam możliwości, ale za to Rosjanie mają duże możliwości, jeżeli chodzi o broń taktyczną, gdzie Amerykanie, Europa generalnie nie ma tak za dużo tej broni taktycznej. Tutaj widzą swoją jakby przewagę, tym bardziej, że liczą, że Amerykanie będą próbowali nie eskalować tego konfliktu ze względu na ten Armagedon i będą chciały się ograniczyć wyłącznie tylko do konfliktu takiego ograniczonego, do wymiany symetrycznej, jeżeli chodzi o uderzenia atomowe, taktyczne i też do teatru działań, gdzie te uderzenia są wykonywane, gdzie dla Stanów Zjednoczonych teoretycznie byłby to teatr działań drugiej kategorii, że ona nie będzie chciała zaangażować swoich wszystkich sił nuklearnych przeciwko Rosji. Oczywiście tylko i wyłącznie te taktyczne i na tej zasadzie, jak mówię, głowica za głowicę, tak mniej więcej, czyli symetrycznie. I takim teatrem działań wskazuje w tej mojej analizie, że to bazując wyłącznie na rosyjskich ocenach tej sytuacji, to nie jest jakaś moja, tak dużo moja inwencja w tym wszystkim, tylko po prostu powieliłem pewne wzorce, które Rosjanie w różnych swoich analizach wskazują. Tym teatrem działań jest basen Morza Bałtyckiego. Maćku, mi się od razu nasuwa pytanie jako miłośnikowi historii, bo doskonale wiemy, że często obecna sytuacja na świecie przypomina nam zimną wojnę, a doskonale wiemy, jaki był deklarowany przez Rosję potencjał nuklearny, a jakie były potem rzeczywiście jego możliwości. Skąd my mamy pewność, że dzisiaj to nie jest właśnie wyłącznie gra i jak mocny jest ten potencjał nuklearny właśnie Federacji Rosyjskiej. Czy może znowu to jest gra Putina, a może w rzeczywistości, podobnie jak w czasach zimnowojennych, tych pocisków nie ma zbyt tak wiele? No to tych pocisków to trzeba liczyć w ten sposób. Nośnik, pocisk, ale pocisk składa się z takiego elementu jak pocisk i głowica. I to wszystko trzeba zliczyć. I jeżeli chodzi o broń strategiczną, to wiadomo, tym nośnikiem są rakiety, pociski z głowicami. Te rakiety mogą być, posiadając wiele tych pocisków z głowicami, czyli te wielopociskowe, mogą być też te głowice o jednym pocisku. No i też są głowice dużej mocy i małej mocy. Są głowice taktyczne też dużej i małej mocy. Tam głowice taktyczne mniej więcej są do 350 kiloton, ale ich jest niewiele. Większość głowic to jest poniżej 10 kiloton. Są też po 100 kiloton, też się zdarzają takie głowice. Natomiast w strategicznych siłach rakietowych są głowice różne. Zazwyczaj 100 kilotonowe, 500 kilotonowe, 800 kilotonowe są najwyższe zadeklarowane, ale po wyjściu ze start jest kilka rakiet JARS uzbrojonych nawet podobno w głowice megatonowe, ale to już nie ma takiego potwierdzenia jak w dokumentach, jakie były wcześniej, więc tylko i wyłącznie bazuje na rosyjskich jak gdyby takich deklaracjach. Ale tutaj mówię, że to już jest troszeczkę trudne do zweryfikowania, ponieważ już i jedna i drugiej strony sobie nie wymieniają się tymi informacjami, ile tych głowic mają na stanie i które są w dyżurach. No i poziom gotowości tych wszystkich sił, jeżeli chodzi o strategiczne,
To jest około 80%. I to jest utrzymywane przez Rosjan bezapelacyjne, bo to jest jakby świadczy o ich potędze, bo to jest potędze nuklearne. Natomiast z bronią taktyczną jest trochę problem, ponieważ tych głowic jest dużo i te głowice są różnicowane, bo tam i musi być głowica do bomby, inaczej wygląda. Głowica do rakiet przeciwrakietowych, bo trzeba też powiedzieć, że Rosja ma jedyny system antyrakietowy na świecie, który posiada rakiety z głowicami atomowymi, które mają zniszczyć głowice atomowe, żebyś dobrze mi zrozumiał. Ja się tu trochę śmieję, dlaczego na przykład wszystkie filmy katastroficzne o kosmitach pokazują spotki nad Waszyngtonem i Nowym Jorkiem, a nigdy nad Moskwą. Pod Moskwą jest ponad 64 rakiety systemu Amur, które każda posiada po głowicy około jednej megatony, która służy do niszczenia właśnie nadlatujących głowic amerykańskich, które by chciały dosięgnąć Moskwy. Więc Marsjanie nie atakują Moskwy, wiedząc, że taki potencjał jest przygotowany do obrony tego miasta. I to jest jedyne miasto w ogóle na Ziemi, które coś takiego posiada. Więc Rosjanie mają też ten system Amur 64 wyrzutnie dokładnie każda rakieta ma około jednej megatony głowicę, która ma za zadanie zdmuchiwanie tych amerykańskich pocisków nuklearnych, które by leciały w kierunku Moskwy. Więc takie, ale to jeszcze jest wymysł z czasu Związku Radzieckiego i Rosjanie testują ostatnio Amura, takiego wytrenowali i trenowali parę lat temu. Taki był spektakularny pokaz, że taka rakieta bardzo szybko osiąga. To jest jedna z najszybszych rakiet na świecie, jeśli nie najszybsza, taka duża, bo ona bardzo szybko osiąga i jest największe przeciążenie. Ma bardzo wysoko osiąga wysokie prędkości. Więc tutaj chciałbym jeszcze powiedzieć, że ten potencjał Rosja ma bardzo duży. Maćku, ale to od razu zapytam o jedną rzecz. W takim razie, bo wspomniałeś o tym potencjale defensywnym. Jak możemy porównać potencjał defensywny w kontekście ataku broni nuklearnej szeroko pojętego Zachodu i Federacji Rosyjskiej? No bo jeżeli wspomniałeś o obronie Moskwy, to jak bronione są kluczowe inne elementy, inne większe miasta właśnie na terytorium Federacji Rosyjskiej? No, Moskwa jest najbardziej broniona, natomiast elementy pozostałe to są wyłącznie w wyrzutnie S-300, S-400, S-500. One też mogą mieć głowice atomowe do zniszczenia, ale nie są w takim stopniu przygotowane jak na przykład właśnie ten system Amur pod Moskwą. Co jeszcze? Dużo takich, no w broni taktycznej jest troszeczkę problem, bo tych głowic jest dużo, utrzymywanie tych głowic też jest trudne, więc tak naprawdę i tych nośników, samolotów, min, bo też są miny morskie, atomowe, torpedy atomowe, już nie mówiąc o kalibrach czy rakietach, no tych nośników, gdzie musi być samolot, rakieta lub statek, rakieta lub jakiś tam inny nośnik, który na przykład wyrzutnia, Iskander też przecież może przenosić broń atomową, ale tych wszystkich głowic jest bardzo dużo i nie wszystkie udaje się Rosjanom utrzymać w gotowości bojowej, więc jeżeli chodzi o siły strategiczne, to oczywiście utrzymywane są tam, koszty utrzymywania są ponoszone, natomiast tą taktyczną nie jest tak do końca dobrze. I to też pokazywały te informacje jeszcze z poprzednich lat, że Rosja na przykład w tych wszystkich swoich przeliczeniach, gdzie może mieć około tych 4 do 5 tysięcy głowic, prawie 1500 głowic po prostu nie jest w stanie użyć bojowo, bo w różnym stanie są technicznego rozkładu. Do tego dochodzą też przygotowanie danych nośników do wykonywania zadań albo też załóg do wykonywania zadań związanych z użyciem broni atomowych i tego też nie jest za dużo, bo to też trzeba trenować procedury i tak dalej. I z tej broni taktycznie tak naprawdę na teraz, żeby tak szybko użyć, to jest mniej więcej 5%, czyli tam niewiele ponad 70 do 100 głowic.
których można użyć i w większości to są głowice przeznaczone na lotnictwo dalekiego zasięgu, czyli jedną z tych odnóg triad, czyli atomowych, strategicznych. No bo tak naprawdę Rosjanie nie rozróżniają broni taktycznej i strategicznej, nie rozróżniają na typy, bo zarówno taktyczną wykorzystują do działań odwetowych i takich, jak mówiłem na samym początku, ale no tego za dużo nie mają z różnych względów, jak mówiłem, bo jeżeli w wojskach strategicznych jest potencjał do utrzymywania tego wszystkiego i tam jest po prostu inwestycje idą na utrzymywanie, no to w tych przez te lata ostatnie no ta taktyczna broń atomowa nie była Rosji aż tak bardzo potrzebna do odstraszania, ale utrzymywano taki 5-procentowy próg, żeby mieć te zespoły zadaniowe, które mogłyby wykonywać tego typu uderzenia jako wsparcie do uderzeń strategicznych, od razu tutaj zaznaczam, bo to był element właśnie tego wsparcia. No i oczywiście może ten poziom teraz wzrosnąć po tych 2 latach walki, ale też trzeba pamiętać, że Rosja bardzo dużo środków przeznacza na tą wojnę, ale założyłem, że też te środki idą, żeby zwiększyć ten współczynnik broni atomowej, jeżeli chodzi o ten potencjał taktyczny. Reasumując, strategiczny jest na wysokim poziomie gotowości bojowej jako środek dostarczania, taktyczny niekoniecznie. Więc jeżeli by doszło do jakiegoś konfliktu nuklearnego, to Rosja by szukała tego konfliktu ograniczonego, czyli maksymalnie do 40 głowic, 30 głowic użyć jako działanie. Z tego pewnie w cel by doleciało około 5, no od 5 do 30% mniej więcej tak się mówi. Więc to i tak kilka uderzeń atomowych między 10 a 100 kiloton mogłoby mieć miejsce. Chociaż te głowice taktyczne to są te głowice mniej mocy, czyli poniżej 10 kiloton. Więc tutaj taki konflikt nuklearny celowany do niszczenia portów, jakichś elementów infrastruktury, która by izolowało pole walki, bo trzeba też tu zaznaczyć, że Rosjanie nie zrzucają, czy wystrzeliwują broni nuklearnej w cieniu własnych wojsk, bo to też by poraziło wojsko własne, więc uderzenia nuklearne rosyjskie byłyby nie na linię frontu, nie na jednostki, które są w styczności z nimi, jak to nam się wydaje, tylko to byłoby uderzenie głębokie, gdzieś na głębokości 500 kilometrów wzwyż, po to, żeby izolować pole walki od tego, żeby mogli wykonywać zadanie. Takimi miejscami są na przykład porty Morza Bałtyckiego, które mogłyby być wykorzystywane do wzmocnienia albo do przyjścia z pomocą dla walczących tutaj krajów bałtyckich lub północnej Europy czy Polski. Tu też mogłyby być takie elementy jak uderzenia w zespoły morskie natowskie, które są na Morzu Bałtyckim lub na Morzu Północnym, które by wspierały tutaj obronę tych obszarów. To są też tereny wschodnich Niemiec jako element i tutaj pogranicza Polski i Niemiec, jako tutaj izolacja od tej drogi lądowej, od teatru działań. Więc tak to by wyglądało w tym moim scenariuszu, który bazuje, jak wcześniej powiedziałam, na kwestiach rosyjskich. Innym bardzo ważnym czynnikiem jest to, że Rosja liczy, że po jednym takim razie, jeśli dadzą sobie obie strony po atomie, bo to też nie będzie, że oni wszystkich tych rakiet użyją naraz, mogą użyć na 1, 2, 3 cele po to, żeby zbudować pewnego rodzaju taki SWIFT, to się nazywa, że każde po pierwszym użyciu broni atomowej w takim konflikcie, później każdy samolot czy rakieta, która będzie wycelowana w drugą stronę albo będzie leciała, będzie używana przez drugą stronę jako duże prawdopodobieństwo, że to jest kolejne uderzenie. Więc obie strony po jednym razie, jak sobie dadzą, całkowicie jakby przestaną atakować siebie rakietami w głąb swojego ugrupowania. I to Rosji jest na rękę, bo każdy będzie bał się, że to jest kolejna fala i nie chciałby
nie chciałoby dalej eskalować. I to jest Rosji na rękę, ponieważ każde uderzenie lotnicze, wiadomo, że NATO ma przewagę lotniczą, każde uderzenie rakietami w głąb terytorium Rosji będzie Rosja brała jako kolejny próba uderzenia atomowego. Tak samo druga strona będzie tak samo to odbierała. Więc obie armie, które się ścierają w konflikcie takim zwykłym obok tego konfliktu nuklearnego, nie będą miały wsparcia lotniczego. A wiadomo, komu najbardziej wsparcie lotnicze jest potrzebne w działaniach taktycznych, kto opiera swoje działania taktyczne na dużej mierze na przewadze powietrznej, czyli NATO. Więc Rosja tu też widzi, że uderzenie atomowe może też wytrącić w natowskiej taktyce konwencjonalnej tą przewagę lotniczą ze względu na te czynniki, o które wspomniałem, więc może też dać szansę Rosji w ewentualnym konflikcie konwencjonalnym, który byłby prowadzony na teatrze tutaj Morza Bałtyckiego i tutaj centralnej Europy. Więc tak ten scenariusz mniej więcej wygląda. Maćku, i na koniec, zawsze o to pytam, kwestia Polski, jak to wygląda, jak ta część naszej Europy, mówię tu o Polsce, krajach bałtyckich, jak my jesteśmy przygotowani w ramach chociażby NATO na takie uderzenie? Czy nas chronią jakieś systemy, czy możemy jednak czuć obawę w związku chociaż z tymi coraz częściej pojawiającymi się no chyba prowokacjami i wkraczaniu pocisków w naszą przestrzeń powietrzną? Wiesz, mamy Redzikowo, które trochę nas tutaj broni antyrakietowo, jeśli chodzi o te rakiety ciężkie. Te fregaty, które regularnie, rakietowe, szczególnie włoskie, szczególnie francuskie, które przebywały na Bałtyku, to też nie jest tak o sobie. To też one dzięki swoim systemom antyrakietowym, można powiedzieć, że są odpowiednikami takich amerykańskich systemów AGIS, czyli to właśnie morskich platform antyrakietowych, które Amerykanie mogą rozstawić w zasadzie i zrobić taką tarczę od tych wszystkich rakiet. No ale taktyczna broń atomowa to też nie są te rakiety ciężkie balistyczne, ale to są te rakiety cruise, które latają. Tutaj ostatnio mamy dużo tych rakiet próbujących penetrować nasz kraj. Jednej się udało prawie dolecieć do Bydgoszczy, więc to pokazuje, jak ciężko to taką rakietę znaleźć. Ale pamiętasz, jak dyskutowaliśmy o rakiecie Bydgoskiej? No przecież my nie mieliśmy pewności, czy ona nie jest uzbrojona. Tak, tak właśnie, więc tutaj właśnie tego typu pokazuje problem, ale teraz wiesz, jeśli system rozpoznawania jest w zasadzie rozwinięty na czas wojny, a taki mamy rozwinięty już w zasadzie w tej wschodniej Polsce, jeżeli chodzi o systemy rakietowe, o systemy radarowe, więc już wiem, to ostatni na przykład, że mieliśmy dane tej rakiety, która wleciała na 40 sekund w nasz obszar, to w zasadzie dowództwo operacyjne przekazało dane, które wystarczą już do prowadzenia ostrzelania tej rakiety. Jedyna kwestia, czy mamy środki rażenia do tego w tym miejscu, żeby to realizować. No mamy lotnictwo, ale nie mamy tankowców na przykład powietrznych, które nasze lotnictwo by zdublowało w zasadzie w powietrzu. Te dyżury mogłyby być prowadzone dłużej przez naszych pilotów. A najlepszym środkiem do przeganiania takich rakiet albo niszczenia tych rakiet, no to są samoloty tak naprawdę, bo niszczenie tym systemem antyrakietowym to już jest w zasadzie tak zwane broń ostatniej szansy, czyli jak już przeleci przez ten pocisk, przez nasze strefy dyżurowania myśliwców, to dopiero no ten system już, gdzie pilnuje tego ważnego rejonu, ten system rakietowy, przeciwrakietowy jest tym ostatnią szansą, więc tak to się robi, że ten myśliwiec jest pierwszą linią frontu, więc im więcej tych myśliwców mamy w powietrzu, to mamy większe szanse się obronienia. I tutaj też widać, że NATO rozszerza swoje możliwości. Mamy już Szwecję, mamy już Finlandię ze swoimi siłami powietrznymi, nie małymi, bo Finlandia ma bardzo dobre siły powietrzne.
Zakupu, jest coraz więcej zakupów samolotów piątej generacji, które idealnie się nadają na polowanie na tego typu zagrożenia. Więc to Rosjanom będzie z całym, wiesz, im dalej będzie czas odbiegał, tym Rosjanom będzie coraz trudniej tego typu bronić się przed tego typu jakby generować tego typu zagrożenie. W tej chwili już sobie radzimy jakoś, ale im dalej w przyszłość, tym będzie to coraz bardziej rozwinięte. Tu też nie jest bez znaczenia to, że kupujemy radary na aerostratach, czyli na balonach, które też jakby pozwalają nam jeszcze bardziej oświetlać radarowo teren, żeby żadna rakieta nie przeniknęła nisko nad dolinami, nad lasami z tą głowicą. Więc tu ten wyścig się zaczął, ale my nie jesteśmy na straconej pozycji. Maćku, bardzo Ci serdecznie dziękuję za poświęcony czas. Państwa, jeżeli interesujecie się tematem, ja jeszcze raz gorąco odsyłam na media społecznościowe Maćka i do jego tekstu na portalu Defense24. Link do moich propozycji i Maćka prac znajdziecie w opisie tego materiału. Moim i Państwa gościem był podpułkownik rezerwy Maciej Korowaj. Maćku, jeszcze raz serdecznie dziękuję i mam nadzieję, że w niedalekiej przyszłości jeszcze będziemy mogli u nas na kanale porozmawiać. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Sponsorem programu były Militaria.pl.